kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki. Appassionata. Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Po trzech z rzędu efektownych wygranych piłkarze Ruchu Radzionków stworzyli sobie szansę na udane zakończenie ligowego roku. Podopieczni trenera Damiana Galei w przedostatniej serii jesiennych spotkań mierzyli się na wyjeździe z będącym w kryzysie RKS-em Grodziec. Po 5 porażkach z rzędu w Będzinie stracili miejsce w ligowej czołówce. W powrót na ligowy szczyt celują za to Radzionkowianie. I to właśnie Cidry lepiej weszły w to spotkanie, starając się od samego początku narzucić swoje warunki gry. Trzecia minuta meczu, faulowany był Kamil Banasie, z rzutu wolnego piłkę w pole karne dośrodkował Marcin Trzcionka, zamykał całość Konrad Bąk i naprawdę niewiele zabrakło, by szybko objąć w Będzinie prowadzenie. Chwilę później Ruch miał rzut rożny, krótko rozegrany ten stały fragment gry. Tym razem dorzucał Piotr Rocki, a piłkę z głowy Konradowi Bąkowi ściągnął Igor Wilk, tratując przy tym zawodnika Ruchu Radzionków. Tymczasem tak naprawdę pierwsze groźnie wyjście z własnej połowy w wykonaniu gospodarzy skończyło się ich prowadzeniem. Piłkę na połowę Ruchu wprowadził Adam Baran. Zagrał do wychodzącego na pozycję Rafała Stanisławskiego, a ten oszukał Bartosza Kucharskiego. Piłka od słupka wpadła do bramki Cidrów i było 1-0 dla RKS-u Grodziec. Gospodarze mogli pójść za ciosem, bo dwie minuty po zdobyciu gola stworzyli sobie okazję do podwyższenia prowadzenia. Piłkę z prawej strony miał Marcin Smarzyński, później w polu karnym dostał ją Rafał Stanisławski, a na koniec Paweł Krzosy został zablokowany przez Marcina Dziewulskiego. Ale poza tymi dwiema sytuacjami Ruch mógł się podobać, bo Ruch mimo straty gola wciąż grał swoje, a to przyniosło efekty w 13 minucie. Piotr Rocki podał do Marcina Trzcionki, którego dośrodkowanie zamknął Robert Wojsyk. Niemal markowa już akcja Ruchu Radzionków, podającym Marcin Trzcionka, a egzekutorem napastnik Robert Wojsyk. I teraz to Ruch chciał wykorzystać ten wiatr, który ewidentnie złapał w żagle po golu na 1-1. Marcin Trzcionka podał do Roberta Wojsyka, ten wycofał do nadbiegającego Konrada Bąka, po którego uderzeniu futbolówka poleciała na rzut rożny. Kolejny korner Radzionkowianie mieli kilka minut później. Marcin Trzcionka do Piotra Rockiego. Rocki płasko po ziemi, ale nikt nie przeciął tego zagrania i piłka wylądowała w rękach Aleksandra Webera. Przed upływem 30 minuty małe zamieszanie nastąpiło w polu karnym Ruchu Radzionków, ale gospodarze nie wykorzystali tej sytuacji. Skończyło się tylko na rzucie rożnym. To jednak Ruch był drużyną, której bliżej było tutaj do zdobycia drugiej bramki. Patryk Cepek do Roberta Wojsyka. Wojsyk podał w kierunku Piotra Rockiego. Ten uderzył, ale kopnął obok bramki RKS-u Grodziec. W końcówce pierwszej odsłony gospodarze mieli swoje szanse po stałych fragmentach gry. Tutaj nikomu nie udało się przeciąć piłki dośrodkowanej przez Pawła Krzosa, a chwilę później po uderzeniu głową Marcina Smarzyńskiego futbolówka minęła o centymetry słupek bramki Cidrów. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1-1, choć sama jej końcówka nie zwiastowała dla Radzionkowian niczego dobrego. I faktycznie Ruch, choć mocno zmobilizowany w przerwie, zaczął tą drugą połówkę po prostu źle. 47 minuta, z dystansu uderzał Adam Baran, po rykoszecie piłka poleciała na rzut rożny. Ruch nie potrafił złapać własnego rytmu, a z tego korzystali gospodarze, którzy raz za razem znajdowali się w polu karnym Cidrów. Tu piłkę miał Rafał Stanisławski, raz jeszcze skończyło się tylko na strachu dla gości. Ale pachniało tu ewidentnie bramką dla RKS-u Grodziec. Po tym rzucie rożnym Jakub Łabojko uprzedził jeszcze Rafała Otwinowskiego, ale chwilę później byłego defensora Cidrów w 16 Ruchu już nikt nie upilnował. Spore zamieszanie w polu karnym Radzionkowian zapanowało po tym rzucie rożnym. Najprzytomniejszy okazał się w całej sytuacji właśnie Rafał Otwinowski i on dał drugiego gola RKS-owi Grodziec. Od 54 minuty Cidry przegrywały w Będzinie 1-2. Ruch drugi raz w tym meczu musiał walczyć o to, by dogonić przeciwnika. Robert Wojsyk miał okazję w 63 minucie po rzucie rożnym, trafił jednak tylko w słupek. Piłkę miał jeszcze Konrad Bąk, wycofał ją do Marcina Dziewulskiego. Dziewulski dośrodkował w pole karne RKS-u, tam o futbolówkę powalczył Michał Staszowski, ale po jego ostrej interwencji doszło w polu karnym RKS-u do małej przepychanki. Skończyło się to wszystko żółtą kartką dla defensora Cidrów, a po chwili Radzionkowianie wznowili starania o doprowadzenie do remisu. Piotr Rocki ma piłkę na połowie RKS-u, zagrał w kierunku Roberta Wojsyka, napastnikowi Cidrów udało się utrzymać przy piłce, zszedł z nią na prawą stronę boiska, został sfaulowany przez Otwinowskiego, no i rzut wolny mieli Radzionkowianie, dośrodkowywał Marcin Trzcionka, piłka poleciała przed szesnastkę gospodarzy, stamtąd mocno, ale niecelnie kopał Jakub Łabojko. I jeszcze raz Ruch. Marcin Trzcionka podał do Konrada Bąka. Bąk dośrodkował w pole karne przeciwnika, gdzie interweniował Rafał Otwinowski, a potem piąstkował Aleksander Weber. Przy tym wszystkim przekroczył przepisy Piotr Rocki i skończyło się gwizdkiem arbitra.
Czas uciekał żółto-czarnym. 83. minuta. Dwójkowa akcja Marcina Trzcionki i Tomasza Leszczyńskiego zakończona uderzeniem kapitana ruchu. Znowu ruch Radzionków. Piotr Rocki dośrodkował w pole karne rywala. W końcu piłka trafiła pod nogi Daniela Skalskiego, który trafił w słupek. Ale nawet gdyby trafił do siatki, gol nie zostałby uznany z powodu pozycji spalonej Tomasza Leszczyńskiego. W końcówce kropkę nad i mogli postawić gospodarze. Marcin Smarzyński podał do Damiana Wiśniewskiego, po którego strzale skutecznie w swojej bramce interweniował Bartosz Kucharski. Ruchy do samego końca robił tutaj wszystko, co mogłoby doprowadzić do wyrównania. W pole karne rywala przy stałych fragmentach gry powędrował nawet Bartosz Kucharski. Na niewiele się to jednak zdało. Po trzech zwycięstwach z rzędu ruch Radzionków przegrał z budzącym się z kryzysu RKS-em Grodziec 1-2 i spada na piąte miejsce w ligowej tabeli. No teraz właśnie gdzieś tam docierają do nas wyniki, które mogły spowodować, że ta tabela się jeszcze mogła bardziej spłaszczyć. No my niestety dzisiaj po dobrych momentach w grze mieliśmy takie 8 minut, w których oddaliśmy zdecydowanie za mocną inicjatywę i straciliśmy właśnie w tych ciągu 8 minutach bramkę. Tak. Śmiało trzeba powiedzieć, że ta od momentu wejścia na drugą połowę te 7-8 minut były takie, które decydowały o tym i było widać, że przeciwnik raczej chce strzelić bramkę i śmierdziało tą bramką, tak to powiem w skrócie. W ogóle ta druga połowa naszego wykonania to była taka najpierw nie wejście, potem troszeczkę wojenki, troszeczkę ten i dopiero końcówka meczu to była taka gra, o którą byśmy, na którą byśmy wszyscy liczyli i dzięki tej końcówce stwarzaliśmy jakieś zagrożenie. No szkoda, że właśnie żeśmy tej końcówki nie przyciągnęli i nie rozciągnęli na całą drugą połowę. Szkoda, że ta druga nie wyszła tak jak pierwsza połowa, bo wydawało mi się, że fajnie zareagowaliście mimo straty gola dalej swoje i to też przyniosło efekty. No i to była dobra chyba połówka. Ja uważam, że dobra, bardzo dobra połówka, tak, bo gdy my mieliśmy piłkę przy nodze i na ziemi, no to potrafiliśmy sobie skreować sytuację. Tym bardziej, że szybko żeśmy zareagowali na straconą bramkę po ataku szybkim przeciwnika. Wyrównaliśmy, mieliśmy tam gdzieś taką przewagę optyczną. Może nie mieliśmy takich czystych sytuacji, ale gdzieś tam zagrożenie z naszej strony było. I gdybyśmy tak grali przez całe spotkanie, to myślę, że tutaj ten rezultat mógłby być inny.